Cześć, 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 cześć. Dzisiaj mamy piątek. Nie mam pojęcia, który września. To jest bez znaczenia, gdyż jedyną ważną rzeczą, którą chcę teraz przekazać, to jest to, że mamy dzisiaj wolne. Ja mam wolne i Dorota ma wolne. Z tymi wolnymi dniami u nas jest zawsze tak, że nie mamy ich zbyt często i kiedy w końcu wypada ten jeden dzień, to nagle się okazuje, że tych pragnień jest strasznie dużo. Trzeba jechać do sklepu, zrobić zakupy, spotkać się ze znajomymi, trzeba wyjść gdzieś we dwójkę. Strasznie, ale to strasznie ciężko jest wybrać to, co będziemy robić właśnie dziś. Dzisiaj prawdopodobnie pójdziemy do kina, ale to jeszcze się okaże. Póki co Dorota w przeciągu sekundy zmieniła swoje nastawienie i jest trochę zła. Nie wiem dlaczego i nie wiem na co, no ale to rzucam to wszystko na kark ciąży. Idziemy do rodziców Doroty, bo w końcu dojechała karta do niej i być może już zacznie w końcu korzystać ze swojego konta. Co my będziemy robić z swoimi pieniędzmi? Moimi? No. Nic. Ale jak już ich nie używasz, to one tam narastają i narastają. Zaraz bez kredytu będziemy mieszkanie kupować. Antek. Dziecko, którym zajmuje się Ewa. A my teraz znajdujemy się na ogródku rodziców Doroty. W miejscu, gdzie nasz pies biegnie, jak tylko przekraczamy próg mieszkania ich rodziców. Do zobaczenia. Ja się oddawałem do ręki. Wracamy do domu obładowani butelkami z wodą, które dostaliśmy od taty. Nowe kupony do KFC. Chyba jemy obiad dzisiaj. Kup to wolne frytki, a drugie takie same otrzymasz gratis. Kubek olbrzymich frytek. Nie pochwalamy tego rodzaju odżywiania się, ale doceniamy starania KFC. Po obiedzie u rodziców czas na obiad, który zrobimy sami. Jak tylko Dorota skończy oglądać vloga. Wiecie, jak się najłatwiej obiera ziemniaki? Wystarczy nimi pomieszać. Jeszcze trochę. O, proszę bardzo. Szybki, lekki sposób na obieranie ziemniaków. Czasem się zastanawiam, czy robienie tego vloga ma sens, bo przychodzi taki dzień, kiedy ja nie idę do pracy, Dorota nie idzie do pracy. Zamiast ze mną rozmawiać, to ogląda vloga. Zaraz kończę. Mogę tego iść zabrać? Oglądamy właśnie teledysk Waiting for Love Avicii. Dorota powiedziała, że nie interesuje ją piosenka, tylko historia, która jest w teledysku. Szuka swojej kobiety, żony i poszedł tańczyć z laseczkami? Tyle. Nie powiedzieli, gdzie ona była. Jak prawdziwa para idziemy dzisiaj w piątek. W piątek. Do kina na randkę. Mamy na samochód. Spoko, gościu. Idziemy na randkę. Na premierę filmu Marsjanin z Mattem Damonem. Tylko Dorota w końcu schować się telefon. Tak? Tak. No.
Wyszliśmy właśnie z seansu Marsjanin. W skali od 1 do 10. Nie bój się. Nie bój się, myślę. Mi się nie podobał. Mi się podobał, ja bym dał 7. Dobra, nieważne, to nie jest program o recenzowaniu filmów. Mi się nie do końca podobał, ale nie musicie się ze mną zgadzać. Jeszcze na szybko, póki pamiętam. Już nigdy w życiu nie pójdę na film 3D. Wkurzają mi te okulary, bo one tak mi zawężają mój zasięg wzroku, że mega męczy. Ja przez pół filmu sobie podnosiłem okulary i zamiast czytać, słuchałem tego, o czym mówią. Właśnie dojechaliśmy do domu. Dobra, to poszło na górę, żeby spuścić im psa. Ale tak wiem, jaki będzie finał tego. Spuśćcie, co się dzieje za mną. Deszcz pada, a mój pies nie lubi deszczu. Chodź! No chodź! Wychodź! Ali! Dobra, spadną do domu. Zalamus! Nie mówię.